Zanim przejdziemy do głównego tematu tego filmu, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę Twoją na, na jedną rzecz, jeśli chodzi o dotarcie statyczne, o którym mówiliśmy przed chwilą w poprzednim filmie. Otóż mówiliśmy, że mamy ten klocek, który spoczywa tak, siła tarcia statycznego równoważy nam tę siłę ściągającą, która jest równa, której rolę pełni ta równoległa składowa siły grawitacji i następnie delikatnie od zera, od jakichś maleńkich sił aż do jakichś odpowiednio większych, popychaliśmy z coraz większą siłą tutaj ten klocek, tak długo, aż znaleźliśmy taką siłę, przy której klocek się ruszy, kiedy już tarcie tej siły nie równoważy. I teraz zwróć uwagę, że kiedy, o, napiszmy to sobie w taki w takiej formie, że mamy tak, mamy tę siłę składową równoległą si mą, siły grawitacji, mamy tutaj tę małą siłę taką dodatkową i mamy siłę tarcia. Tutaj będę pisać tylko wartości, nie będę pisać znaków, wiadomo jakie są kierunki, te dwa są w dół równi, ten jest w górę. Piszemy tylko wartości. Więc tak, w pierwszej chwili, zanim przyłożymy tę małą siłę, tak, to mamy tutaj... Powiedzmy 49 N. Tutaj mamy 0, i tutaj ta siła równoważy tę. Jest 49 N, tak? Następnie, kiedy przyłożymy jakąś maciupeńką siłę, powiedzmy tam, nie wiem, y, jedną setną N, tutaj cały czas ta siła, składowa siły grawitacji się nie zmienia. Cały czas jest 49 N, to, to nie, nie ma jak się zmienić. Natomiast całkowita siła ściągająca nasz klocek w dół. Tutaj widzimy na rysunku. To jest już suma tych dwóch, czyli żeby klotek spoczywał, wciąż to musi. Siła tarcia musi równoważyć obydwie te siły, więc siła tarcia już wynosi 49,1 N. Podobnie tutaj, jeśli będziemy po, pomalutku, pomalutku zwiększać, dojdziemy, powiedzmy, do. Tej siły takiej dodatkowej, ściągającej równej 10 newtona, no to wówczas również w dół nasz klocek ściąga suma tych dwóch sił, więc siła tarcia, jeśli klocek wciąż spoczywa przy takiej sile, musi równoważyć sumę tych sił, tak? Czyli siła tarcia wówczas wynosi. 49 i dziesiątą newtona, tak? I tak dalej, i tak dalej, zwiększamy, zwiększamy. Powiedzmy, zwiększyliśmy już do bardzo jakiejś bliskiej, takiej 0,9999 newtona. No to wówczas, wciąż, jeśli klocek spoczywa, no to siła tarcia musi równoważyć tę sumę, czyli musi wynosić 49 i Newtona. i dopiero kiedy dojdziemy tutaj do 1 Newtona, tak jak w naszym przykładzie zrobiliśmy 1 Newton, tak? Tutaj 49 Newtonów wówczas dopiero siła tarcia nie wystarcza, jest mniejsza od tej sumy, mniejsza od 50 Newtonów i dlatego klocek suwa się, tak? Tutaj klocek spoczywa, a tutaj suwa się. No, i dla każdej innej wyższej siły, tutaj ściągającej, będzie się zsuwać. Ale to jest taka granica tutaj, właśnie między tym przypadkiem a tym, i to ona właśnie nam definiuje ten współczynnik tarcia statycznego. Dobrze, a teraz rozważmy sobie coś zupełnie innego. Mamy trochę miejsca, ale tutaj ja sobie myślę, że ja chyba jednak to. O, tutaj, jako coś takiego malutkiego, żebyśmy tu sobie zdawali z tego sprawę, ale żeby nam nie zajmowało miejsca, mamy coś takiego, i teraz zajmijmy się czymś troszkę innym. Mianowicie mamy, powiedzmy już nie lód z lodem, tylko właśnie ten klin taki drewniany z drewnianym klockiem. To już odręcznie będę rysować. Tak, drewniana równia. Na niej drewniany klocek, 30 kg. Tutaj te siły wszystkie są takie jak były. Siła grawitacji jest tak. A więc jej składowe. Składowa prostopadła jest tak i ma wartość 49 pierwiastków z trzech. Newtona siła równoległa jest tak. Brzydko się rysuje troszkę. I ma wartość 49. Newtonów, no, i mamy jeszcze siłę normalną, która, ponieważ tutaj w tym kierunku nic się nie dzieje, klocek nie, nie, nie wnika w głąb równi, no to również ma wartość 49 pierwiastków z 3 Newtona. I teraz rozważmy taki przypadek, że klocek suwa się ze stałą prędkością. Ze stałą prędkością, niech to będzie powiedzmy 5 metrów na sekundę w dół równi. No i zastanawiam się, jakie tutaj siły muszą działać, żeby to tak było. No Pokusa jest taka, żeby powiedzieć, że o, żadne siły nie muszą już więcej działać, bo, bo klocek się zsuwa, więc może się zsuwa pod wpływem tej, tej siły, tej składowej równoległej. Ale przypominam ci, że przecież to jest stała prędkość. A z drugiej zasady dynamiki Newtona wynika, że stała prędkość, czyli przyspieszenie równe 0 oznacza, że suma. Sił działających na ciało też musi być równa 0, wobec tego tutaj potrzebna jest jeszcze znowu jakaś siła. Tutaj tę mamy zrównoważoną, natomiast jeszcze coś musi równoważyć tę siłę. Tak, znowu tajemnicza siła jakaś. Co to będzie? No nauczeni doświadczeniem już rozumiemy, że będzie to jakaś siła tarcia. To taka, że znowu ta siła składowa siły grawitacji równoległa do równi plus ta siła tarcia Sumują się do zera, tak? Skoro jest ruch wzdłuż równi, ale ze stałą prędkością. To jest stała. Stała prędkość, stałe przyspieszenie równe 0, więc suma sił równa 0. No to wygląda trochę tak, jakby to było dokładnie to samo, co poprzednio, że my mówimy, nie wiadomo, no po co mówimy to jeszcze raz to samo, ale zobacz, że tutaj jest istotna różnica. Mianowicie tutaj mieliśmy taką sytuację, że klotek spoczywał i popychaliśmy go, popychaliśmy, popychaliśmy z jakąś coraz większą siłą, aż udało nam się dojść do tego, że jak, przy jakiejś sile to tarcie już nie daje rady i Klocek zaczyna się suwać. Natomiast tutaj zastaliśmy zupełnie inną sytuację. Klocek po prostu się suwa, ale ze stałą prędkością. Tak? Czyli mamy siłę tarcia, która nam dokładnie równoważy tę składową siły grawitacji. I wobec tego możemy zdefiniować sobie tak zwany współczynnik tarcia. Tutaj mieliśmy współczynnik tarcia statycznego, ale możemy zdefiniować także tarcie kinetyczne kinetyczne, czyli takie związane z ruchem, tak, K. tutaj i tutaj jest taka literka mu to jest grecka literka, w ten sposób oznaczamy współczynnik tarcia, no i to jest zdefiniowane w taki sposób, że tutaj mamy wartość tej siły tarcia, która nam gwarantuje to suwanie się ze stałą prędkością, podzieloną przez wartość siły reakcji podłoża. Tutaj są dwie siły, które działają na klocek ze strony równi, Siła tarcia to jest siła, którą równia działa na klocek. Podobnie siła normalna, ta siła reakcji jest również siłą, z jaką równia działa na klocek. I to nam definiuje właśnie ten współczynnik. Tutaj w tym wypadku to będzie 49 N podzielone przez 49 pierwiastków z 3. Newtona, czyli 1 przez pierwiastek z 3. Czyli ile to będzie? Zobaczmy. 1 podzielić przez pierwiastek z trzech. to się równa 0,577. Zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku mamy 0,58, 58 setnych, czyli troszkę mniej niż tutaj i to tak właśnie jest, że rzeczywiście zazwyczaj ten współczynnik. Znaczy zawsze w zasadzie współczynnik tarcia kinetycznego jest troszkę mniejszy niż współczynnik tarcia statycznego, czyli tarcie statyczne, póki ciało spoczywa, to tarcie jest trochę ma trochę większą rolę do odegrania niż kiedy ciało już jedzie, tak? Z czego bierze się ta różnica? No zauważmy z tej definicji. Tutaj mamy wartość tej siły składowej Równoległej siły grawitacji, plus ta maleńka siła, którą możemy zepchnąć, którą możemy użyć, która, która jest potrzebna do tego, żeby pokonać to tarcie. A tutaj mamy tylko siłę tarcia, która w tym wypadku jest co do wartości równa tej, tej składowej równoległej siły grawitacji. Wobec tego tutaj widać, że one o jakąś małą liczbę, malutką, równą właśnie tej małej sile, która wystarczy do tego, żeby, żeby rozpocząć zsuwanie się, podzielonej właśnie przez ten. Przez siłę normalną, bo tutaj różnią się one tak naprawdę tylko tym, tylko tym wyrazem. O, to jest, to jest ten wyraz, o który się one różnią, tak? Tak, ponieważ to się równa po prostu, współczynnikowi tarcia kinetycznego co do wartości, co do wartości, bo definicja jest troszkę inna, plus właśnie ta malutka siła przez wartość siły normalnej. Stąd, stąd taka różnica. Tutaj jakiejś lepszej intuicji, dlaczego to tak jest, dlaczego występuje taka różnica, spróbujemy nabrać w kolejnym filmie, kiedy będziemy troszeczkę dokładniej na ten temat mówić.